Jak byście opisali wasz pierwszy pocałunek z dziewczyną? Roman. Kto to jest ta Luna? Słuchaj, my jesteśmy już w takim wieku, że ten pierwszy pocałunek... No ale Romek, jak... pamięć długo trwała, ponoć zostaje. To ja myślałem, Roman, ale to jest serio pytanie. Odszukać to wszystko. Nie, no super, ja zarypiaście. No, to było zresztą nie tak dawno. Nie, no? W tym kierunku. Roman, no, mówi ale... Roman. Ale że co, mam ja, pamiętasz to? Tak, bo... tak pamiętam. No. Bo te rzeczy takie stare, to jeszcze się pamięta, nie? To raczej chodzi o to, jak bardzo to wpłynęło na twoją wrażliwość wyobraźni. To pytanie ma jakiś zaczyn, który znaczy, będzie... Ja jestem w ogóle osobą bardzo wrażliwą i moja wyobraźnia jest przeogromna, więc ja nigdy nie miałem z tym problemu, więc to tylko wzbogaciło moją wyobraźnię i ukształtowało moją wrażliwość, doprowadziło mnie też do miejsca, w którym jestem. Ten pierwszy pocałunek? Wszystko generalnie. Pocałunek, co wokół tego. Ale to przyszło łatwo? Nie. Ciężko? Nie. A jak? Spontanicznie. A ile miałeś lat? Siedem. I wtedy nastąpiło przeniesienie. Cicho, bo ja tego nie wiem. Dawaj. Ja też teraz się zastanawiam. Ale poczekajcie, bo to jest dość dziwne, że to jest proste pytanie. Ja pamiętam, z kim się całowałem. Ja też pamiętam, z kim się całowałem, ale nie wiem, czy muszę mówić to publicznie. O to chodzi. Ja nie. Dobrze, no to a Michał? Ja jestem takim człowiekiem, który nie wyrzuca tego wszystkiego. I... Mhm. Ale było wszystko w porządku. Ale ona, masz z nią kontakt? Tak. Czy to jest twoja żona? Tak. Okej, to dziękuję i szanuję. Michał? Naprawdę? No, u mnie to było w przedszkolu, ale wkurzyłem się wtedy. Wiesz, no. Wkurzyłeś się? Przedszkolanka się nie spodziewała, no. Całowałeś się z panią przedszkolanką? Romek tam był. Cofam. Odbierałem go. Radek, panowie, ja naprawdę, to jest audycja publicystyczna. Mamy tutaj pewną perspektywę krytyczną. Te pytania prowadzą do czegoś. Polacy mają oczekiwania od was. Tak, Radosław. Naprawdę, tak? Wyszło wam badaniach. U Karola Strasburgera, tak? Tak. Najważniejsze pytania. Z kim się całowałeś, kiedy? No. Kim jest Luna? Wiesz co, ja, za dużo tego było, żebym pamiętał pierwszy, nie? Ale pamiętam, że kiedyś, wiesz, ja pochodzę z Warmii, jeździłem na wakacje rowerem nad jezioro, tam spędzaliśmy, wiesz, w namiocie dwójka, 16 osób, noce. No i dosyć nieprzyjemne zdarzenie, bo pocałunek był pierwszy po zjedzonym paprykarzu, więc... No. Ojej. Zresztą z Mirkiem 16 tak. osób. Na współkę. Pozostałe 15 osób towarzyszyło wam? Pozostałe 15 osób patrzyło się, jak otwieramy paprykarz. Wojewódzki Kędzierski.